Na dzisiejszej sesji Rada Miasta Białystok zapoznała się z projektem budżetu naszego miasta na przyszły rok. A radni mieli możliwość zgłoszenia poprawek. Zostało ich zgłoszonych kilkadziesiąt przez radnych wszystkich klubów, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050. Jestem przekonany, że znaczna ich część zostanie uwzględniona w projekcie budżetu. Który w porównaniu z poprzednimi latami jest budżetem, który daje szansę na to, że w mieście powstanie jeszcze więcej inwestycji, że miasto będzie funkcjonowało jeszcze lepiej, a dlatego że tym razem zmieniły, zmienione zostały przez, przez parlament zasady finansowania samorządów, tak żeby mogły być bezpieczne i nie musiały co roku martwić się o to, że. Ilość pieniędzy, która jest w budżecie jest wystarczająca, czy nie trzeba czekać na tak zwaną kruplówkę ze strony budżetu państwa, która poratuje samorządy, szczególnie duże miasta w Polsce. To, oświetla, zabawy, ryją, Proszę panią projektu uchwały. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj na Stadionie Miejskim w Białymstoku, trwa ósma sesja Rady Miasta Białystok, na której procedujemy budżet, budżet na rok 2025. To będzie dosyć duży budżet, bo wydatki w tym budżecie sięgają e, powyżej 3 miliardów złotych. 3,3 miliarda złotych to są wydatki. W tym budżecie jest bardzo dużo inwestycji. My jako Klub Radnych Praw i złożyliśmy blisko 20 poprawek, e, które będą służyły mieszkańcom stoku. To są przede wszystkim małe inwestycje, e, które są blisko mieszkańców, e, o które żeście jako państwo zabiegali. Dlatego jesteśmy państwa reprezentantem w Radzie Miasta. Szanowni Państwo, w budżecie Niestety nie ma na ten rok 2025, 2025 dużych inwestycji infrastrukturalnych. Chodzi mianowicie o to, że nie ma na ten cel przeznaczonych dużych środków. Mam tutaj na myśli lotnisko, hale, aquapark. Chcielibyśmy, aby hala powstała jak najszybciej. Niestety zgodnie. Z wieloletnią prognozą finansową. Ta inwestycja ma powstać w 2029 roku. Chcielibyśmy, abyśmy mogli korzystać z lotniska czy na krewlanach, czy w innej lokalizacji. To jeszcze będzie do ustalenia, ale mam nadzieję, że takie lotnisko powstanie jak najszybciej i chcielibyśmy, żebyśmy o to jako radni, rady miasta zabiegali. Moi drodzy, to będzie rekordowy budżet, ale też budżet z rekordowym zadłużeniem. Blisko miliard dwieście milionów to jest zadłużenie, jakie miasto Białystok osiągnie w roku 2025. Oczywiście też kwota na obsługę tego zadłużenia będzie bardzo duża, bo 50 ponad 3 miliony złotych. to jest e, dosyć dużo za taką kwotę można byłoby zrealizować jedną z większych inwestycji między innymi można byłoby zmodernizować e, budynek podawnej uczelni w SAP na potrzeby e, urzędu miasta na potrzeby mieszkańców tego wieku, czyli czytamy, że mieszkańcy. Najbliższy budżet na rok 2025 jest to niewątpliwie też również uznany przez, nazwany przez pana prezydenta, budżetem przełomowym. Dlaczego z przełomowym budżetem? Dlatego, że po raz pierwszy sięga ponad 3 miliardów złotych i zakłada realizację kilku ważnych inwestycji, m.in. takich jak modernizacja i budowa. Muzeum Wojska Polskiego. Również dzisiaj na obecnej sesji Rady Miasta przekazaliśmy dla spółki Lech możliwość utworzenia i budowy postępu, jeżeli chodzi właśnie o aquapark i wraz, z, wraz z basenem. Dodatkowo wiele z poprawek, które dzisiaj były podjęte też na sesji, Zaproponowane przez radnych odnoszą się do mapy potrzeb, która została tworzona z panem prezydentem, ale też wynikała oczywiście z naszych konsultacji, jako radnych zarówno Klubu Koalicji Obywatelskiej, ale też i innych koleżanek i naszych kolegów. Miejmy nadzieję, że większość z nich zostanie uwzględniona w przyszłym budżecie na rok 2025. Przeprowadzone podczas... wykazały potrzebę wprowadzenia uzupełniających rozwiązań komunikacyjnych e, usług, również o zakres edukacji, e, zdrowia, pomocy społecznej oraz turystyki jako budynków zamieszkania zbiorowego typu hotel, modelu. Pesjonal. Budżet miasta Biegosoku na 2025 rok po raz kolejny z rekordowym deficytem, który wyniesie ponad 225 milionów złotych, ale co jest zaskakujące w zbliżającej się kampanii prezydenckiej, która będzie miała miejsce w momencie kulminacyjnym w maju przyszłego roku. W budżecie znalazły się liczne pozycje związane z promocją. Dlatego w tej sprawie złożyłem stosowne poprawki, które wykreślają pewne. Pozycje budżetowe, właśnie związane z promocją, na kwotę ponad miliona złotych, którą wskazałem na przeznaczenie zmniejszenia też tego deficytu. Mniej więcej w tych pozycjach znalazły się pikniki, organizowane razem z konsultacjami z mieszkańcami na terenie miasta Białego Stoku. Druk gazetki w ilości ponad 140 tysięcy sztuk, na które zapisano kwotę 400 tysięcy złotych, a także na inne materiały promocyjne, Również związane z Centrum Aktywności Społecznej. Uważam, że Miasto Białystok, posiadając tak liczne pozycje budżetowe związane z promocją, czy to na sport, czy na kulturę, nie potrzebuje dodatkowych pozycji, które są w niejasny sposób opisane, tak jak na przykład promocja związana z podmiotami wewnętrznymi, czy też organizacją kampanii zewnętrznych, jak to znalazło się w tegorocznym budżecie. Uważam, że te pozycje są zbędne, dlatego powinny pójść na zmniejszenie tego deficytu. A także wpisałem w stosownej poprawce przekazanie z, z tej kwoty pół miliona złotych na dofinansowanie programu zachęcającego studentów z województwa podlaskiego, aby studiowali akurat u nas. Na dzisiejszej sesji cztery poprawki do projektu budżetu na przyszły rok. Najważniejszą poprawką jest budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Świętokrzyskiej na wysokości drugiego liceum ogólnokształcącego. Jest to miejsce, gdzie w ubiegłym roku zginęła w wypadku kobieta no właśnie na tym przejściu, i aktywne przejście dla pieszych w tym miejscu na pewno zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom, szczególnie, że w pobliżu jest. Nie tylko drugie liceum, jest też przedszkole po drugiej stronie galeria handlowa, dlatego to przejście jest bardzo uczęszczane. I kolejne trzy poprawki już są troszeczkę mniejszego kalibru, związane bardziej z kulturą. Środki dla galerii imienia Szlędzińskich na opracowanie i wykonanie dwóch tablic w ramach projektu przystanki z historią. To też akurat w obrębie osiedla Antoniuk, przystanek Broniewskiego, Solidarności Broniewskiego oraz Wierzbowa Ordonówny przy siódmym liceum Następnie zwiększenie dotacji celowej dla Domu Kultury Śródmieścia na, na działalność związaną, na zadania właśnie, czy też projekty związane z patronem przyszłego roku, na którego proponujemy Franciszka Karpińskiego, to głosowanie jeszcze przed nami. I ostatnia poprawka. Jest to zwiększenie środków na juvenalia. Jesteśmy jako Białystok miastem akademickim. Studenci angażują się właśnie w przygotowanie i uczestniczą w juvenaliach, więc na pewno warto to zrobić z trochę większym rozmachem.